Jak działa kocioł kondensacyjny? Albo inaczej formułując pytanie, dlaczego ogrzewanie gazem lub olejem jest szczególnie efektywne? Paliwo, na przykład gaz ziemny, spala się i zawarta w nim energia może zostać aż do 94% przekształcona w ciepło. Skąd zatem bierze się tak wysoka efektywność? Rozwiązanie. Dzięki tak zwanemu ciepłu kondensacji, kiedy gaz ziemny spala się i wchodzi w reakcję z tlenem zawartym w powietrzu, powstaje obok dwutlenku węgla także woda w postaci gorącej pary wodnej. Jeśli ta gorąca para wodna ulegnie schłodzeniu, znowu zamieni się w ciecz, uwalniając przy tym pewną porcję energii. Jest to właśnie ciepło kondensacji, które może być wykorzystane do ogrzania domu lub przygotowania ciepłej wody użytkowej. W przypadku starszych urządzeń grzewczych energia zawarta w parze wodnej uciekała wraz ze spalinami przez komin i była bezpowrotnie tracona. Natomiast kotły kondensacyjne wykorzystują ciepło kondensacji i sprawiają, że system grzewczy jest jeszcze bardziej sprawny i osiąga efektywność energetyczną nawet do 94%. Dlatego większość kotłów kondensacyjnych zostało oznaczone klasą efektywności energetycznej A. Oznaczenie ma formę etykiety energetycznej, podobnej do tej, która jest stosowana na sprzętach gospodarstwa domowego. Dyrektywa ERP w sprawie ekoprojektu tworzy europejskie ramy prawne dla przyjaznego dla środowiska kształtowania produktów zużywających energię. Wszystkie produkty i systemy grzewcze o mocy do 70 kW oraz zasobniki o pojemności do 500 litrów muszą być oznaczone etykietą efektywności energetycznej. Teraz już wiesz, na czym polega technika kondensacyjna. Na zakończenie jeszcze wskazówka, w jaki sposób można dodatkowo zaoszczędzić energię. Połącz kocioł kondensacyjny z nowoczesnym i efektywnym regulatorem. W ten sposób możesz dodatkowo zaoszczędzić do 5% energii. Dzięki takiej konfiguracji Twój system grzewczy może zostać zaklasyfikowany do wyższej klasy efektywności energetycznej A. Jeszcze więcej zaoszczędzisz, jeśli połączysz kocioł kondensacyjny z systemem solarnym. Zastosowanie kolektorów słonecznych opłaca się szczególnie w przypadku przygotowania ciepłej wody użytkowej. To oszczędne rozwiązanie dla Ciebie oraz przyjazne dla środowiska. Oszczędności powstają dzięki zastosowaniu wysoce efektywnej techniki kondensacyjnej, która także przyczynia się do ograniczenia emisji oraz wykorzystaniu przyjaznej środowisku i bezpłatnej energii słonecznej. System grzewczy składający się z kotła kondensacyjnego, regulatora i systemu solarnego zapewnia znaczne oszczędności energii i sprawia, że takie rozwiązanie może być zaklasyfikowane do klasy efektywności energetycznej A. Więcej informacji udzieli Ci autoryzowany instalator naszej marki.